Tak? Ciała, ciała. Dobrze, niech sobie leży. Witam licznie zgromadzonych czytelników. Nazywam się Andrzej Filipiuk. Znaczy, to Państwo już wiedzą, skoro Państwo tu akurat przyszli, a nie gdzieś obok. Ciała, to sobie usiądę. To jest spotkanie autorskie, więc zasadniczo Państwo będą zadawać pytania, a ja postaram się na nie odpowiadać. Zobaczymy, jeśli pytań będzie dużo, to będę odpowiadał szybko, jak będzie mało, to będę odpowiadał rozwlekle. To już od Państwa zależy. Z grubsza będę mówił to, co rok temu, bo tam niewiele się w moim życiu zmieniło, ale... Dobrze, kto na ochotnika zada pierwszy? Proszę. Złośliwy, złośliwy. No. Gorzej, są zaciągnięte nowe, które trzeba będzie spłacać, więc w październiku nowy wędrowycz. Tak, 10. tom też napiszę. Na 2020 powiedzmy pierwszy, drugi. Zobaczymy. Tam było pytanie gdzieś na końcu. Aha, to gorzej. Dobra, to ja powiem pokrótce o tym, prawda, co to się napisało. Oddałem świeżo, to znaczy w ubiegłym miesiącu dorżnąłem ostatnie opowiadanie. 9. tom przygód Jakuba Wędrowycza. Tytuł prawdopodobnie będzie Sztuka kopania. Więc w jednym opowiadaniu zmieniłem, prawda, tytuł, żeby było tytułowe, nie, jakieś. Wydawca wymyślił tytuł, to wiecie Państwo, no, jestem profesjonalistą, no. Mimo wszystko napisać nowe opowiadanie tak z głowy zupełnie, jak się usłyszało tytuł własnej książki, to nie jest łatwo, więc poszedłem trochę na łatwiznę. W każdym razie, co znajdziemy w środku? Będzie 17 opowiadań krótkich. Także jak kogoś wymęczył zły las, gdzie były cztery długie, to tutaj sobie odetchnie i odpocznie i będzie miał tą przysłowiową gumę do rzucia dla oczu. Opowiadania oczywiście będą się kręciły wokół nadal, prawda, siermiężnego seksu, bezsensownej przemocy, chlania, to co czytelnicy Jakuba lubią najbardziej. Jakub uda się do świata równoległego na przykład, gdzie jego równoległe alter ego spotka. Jest takie ładne zdanie, prawda? Bo nikt nigdy nie pomylił mnie z bardakiem, a zwłaszcza nie pomyliłem się z bardakiem ja sam. Także poza tym, prawda, będzie opowiadanie, w którym z kolei inne światy równoległe zapukają do drzwi Wędrowycza w postaci z kolei jego alter ego, przybyłego z bardzo odległego świata alternatywnego, ze świata alternatywnego odległego od naszego tak dalece, że ludzkość wyewoluowała tam nie z małp, tylko z wiewiórek. No i przez dziurę między światami przykica taki, prawda, porośnięty rudym futrem wędrowycz, podobny do kangura, tylko z takimi uszami, z pędzelkami na końcu, po miedziany kociołek, bo w tamtym świecie trochę technika gorzej się rozwija. A za to sprezentuje Jakubowi tęczowy bekon z jednorożca na zagrychę. Ale żeby go jeść, nie trzeba być gejem, bo na szczęście nikt tego nie sprawdza. Także będzie się działo, dowiemy się na przykład, co Jakub z Semenem robili pod Grunwaldem i dlaczego, prawda, dwaj krzyżaccy posłowie stanęli przed Jagiełłą, prezentując nagie miecze i oni takoż byli jako te miecze nadzy. A nawet miecze bardziej, bo krzyżacy sobie przyrodzenia przysłonili liściem klonowym na wzór praojca Adama, a miecze nie miały nic. Także dowiemy się, prawda, rozmaitych takich mrożących krew w żyłach przygód i prawnuk Jakuba odwiedzi i to nie raz i ogólnie rzecz biorąc dalej będzie się lało bardaków, a nawet będzie opowiadanie okupacyjne, gdzie Jakub będzie zmuszony z bardakiem współpracować, ale to na szkodę Niemców, więc go usprawiedliwimy.
Dowiemy się, prawda, coś nieco jeszcze o Jakubie, wojennych przygodach Jakuba, o tym, jak był w oddziale kapitana wypruwacza pięciokrotnie wyklętego przez, prawda, AK, AL, BH, Niemców i Komuchów, a nie, jeszcze UPowców. Także, także będzie to tak, prawda, wesoło, znaczy tak, dużo, dużo nagiej, prymitywnej przemocy. I będzie o tym, jak bardacy zrobili skansen indiański. Oj, to będzie straszne. Dobra. Także macie Państwo na co czekać, więcej nie zdradzę. Jak ktoś wlezie sobie na mojego bloga, to oprócz tam dywagacji politycznych, rozmaitych od czasu do czasu, są tam jak takie perełki, utknięte cytaty z moich dzieł, to sobie może poczytać, bo tam niektóre wrzucałem. Ale lepiej niech sobie zajrzy tam na Facebooka, na tą stronę Wielki Grafoman, bo tam są te cytaty bez tych dywagacji politycznych obok. Dobrze, poproszę kolejne pytanie. Proszę. Jak pan zaczynał? Jak zaczynałem? No, powiem to tak, ponieważ teraz jest gender i ogólnie rzecz biorąc moda na takie wynurzenia i wychodzenie z szafy, to przyznam, że jestem transfinansowy. Znaczy, urodziłem się, znaczy tak, jestem milionerem, który pechowo urodził się w ciele biedaka. I ponieważ nie da się tego wyleczyć operacyjnie, no to stwierdziłem, że trzeba przywrócić sobie właściwą tożsamość finansową i zostać milionerem wbrew niesprzyjającym warunkom zewnętrznym. No i tak wymyśliłem w przypływie jakiejś głupoty, że pisanie książek jest właściwą drogą do tego celu. Mogłem zostać szewcem, cholera. W każdym razie wpadłem w wieku lat 11 na pomysł, że chcę tak, prawda, mieć kupę kasy. O haremie jeszcze wtedy nie myślałem, bo wiecie Państwo, 11 lat miałem, to człowiek nie myśli wtedy o haremach, ale chciałem mieć jacht, willę i tak dalej. No, z perspektywy moich 45 lat mogę powiedzieć, że willi się jeszcze nie dorobiłem. Jachtem już sobie popływałem, ale to się dowiedziałem, że nie trzeba mieć własnego, można wyczarterować. Wiecie Państwo, jakie to ułatwienie finansowe. Można się poczuć jak milioner, wcale nie będąc milionerem. Fantastyczna sprawa, szkoda, że z willą się tak nie da. Znaczy, można wynająć, ale... O Jezu, zajmę. Także... wpadłem na pomysł, że zostanę pisarzem. No i tak pisałem. Pisałem rozmaite głupoty. Z czasem te głupoty nabierały takich kształtów bardziej konkretnych. Jak miałem 21 lat, pisarz Paweł Siedlar mi zasugerował, że pisanie 12-tomowej powieści to nie jest właściwy kierunek, żebym napisał coś krótszego i spróbował najpierw debiutować czymś krótszym. No więc napisałem pierwsze opowiadanie Weno Wędrowyczu, ponieważ mi za nie zapłacono, to napisałem kolejne, a że zapłacono mi z opóźnieniem, to zanim mi wypłacili, to już mieli zapas na pół roku. No, takie życie, no. Powiem, to długi, długi marsz od tego 96 roku, kiedy debiutowałem, do dzisiaj. Minęło tych lat, minęło, postarzałem się, ale ogólnie rzecz biorąc, ja 3 kredyty już spłaciłem. A licząc z samochodem, to nawet 4. Dobra. W każdym razie da się z tego wyżyć, tylko trzeba się natyrać, a jak się trzeba natyrać, to Państwo mogą sprawdzić na Wikipedii, patrząc na listę, ile tych książek napisałem przez ostatnią dekadę. A skąd taki pomysł na bohatera tyluletniego? Znaczy, powiem to tak, pomysł wyszedł mi trochę przypadkiem, bo po pierwsze, no w dzieciństwie, jak jeździłem do Wojsyc, do dziadka, dziadek mieszkał blisko placu targowego, a miał duże podwórko. I miał licznych kumpli w sąsiednich wiochach. Kumple zjeżdżali się co środa, parkowali u niego na podwórzu furmanki, bo było dużo miejsca. Poszli na targ, sprzedali, kupili, popatrzyli. Jak sprzedali, to wiadomo, co zarobili, trzeba było przepić. Jak kupili, trzeba było udany zakup oblać, jak tylko popatrzyli, trzeba było wypić, prawda, żeby uporządkować wrażenia w głowie. No więc siedzieli sobie u dziadka w szopie, która była duża i tam były pięki do rąbania drewna i inne pięki i
zrobili sobie tam flaszeczkę, dwie flaszeczki, trzy flaszeczki. Babcia ich tam specjalnie nie goniła, póki siedzieli w chałupie, w szopie, znaczy się nie włazi do chałupy. No a potem, prawda, wdrapali się na wozy, koniki rozwiozły ich do domów normalka. Więc się w dzieciństwie napatrzyłem na takich mordziastych wiejskich dziadów i nasłuchałem ich, prawda, mordziastych wiejskich opowieści rozmaitych. A raz u mojego dziadka byli jego kumple z partyzantki. Jezu, to była opowieść. Czterej pancerni, to w ogóle cieniasy, frajerzy w prowincji. Jakby tym pięciu dać czołg, to niby tą wojnę w miesiąc wygrali. Bez pomocy jakiejś tam Armii Czerwonej. W każdym razie, a najmniej mówił oczywiście ten, co naprawdę był w partyzantce. W każdym razie napatrzyłem się trochę, nasłuchałem, po latach to zaprocentowało, bo tam nieliczne okruchy opowieści, które znajdziecie w Wędrowyczu, są inspirowane tym, co wtedy usłyszałem. Nieliczne. Natomiast sam Wędrowycz mi się narodził w sposób taki dość idiotyczny. Pisałem norweski dziennik. Tam występuje Maciek Wędrowycz, wzorowany trochę na takim moim kumplu, tyle że z tomu na tom był coraz mniej podobny do pierwowzoru i coraz bardziej świrowaty. I w którymś momencie tak się złapałem, że jak poważni, dorośli pisarze piszą swoje książki i bohater ma kuku na muniu, to mu to tłumaczą, że miał trudne dzieciństwo albo coś. No i zacząłem wymyślać trudne dzieciństwo, które by nastolatkowi zwichnęło psychikę w tym akurat malowniczym kierunku. No i wymyśliłem mu, prawda, dziadka, do którego chłopak za często jeździł na wakacje. Dziadek taki, wiedziałem, musi być ponury troglodyta, musi chlać bimber, musi pędzić bimber, musi być kłusownikiem, skoro wnuk odziedziczył żyłkę kłusolską. I tak sobie wymyśliłem tego dziadka i mi tam zafunkcjonował jako taka trzecioplanowa postać w norweskim dzienniku, w zasadzie potrzebna tylko do tego, żeby uprawdopodobnić zachowania bohatera i żeby w trzecim tomie uratować bohaterom tyłek. I jak wspomniany pisarz Paweł Siedlar zasugerował mi, żebym napisał coś krótszego, zacząłem się zastanawiać, co by tu napisać krótszego. I sobie przypomniałem, że mam takiego, prawda, bohatera, który może by się nadał. Troszkę go tam podrasowałem na egzorcystę, bo pierwotnie to był po prostu hieną cmentarną. I jakoś ten pomysł załapał. No skoro załapał, no to pisałem następne i następne. Miałem policzyć, ile ich jest, ale w końcu się pogubiłem. Jak Państwo kiedyś policzą, to jeszcze trzeba dać te 17, co jest w tym tomie, który teraz jest w redakcji. A propos tyrania, ile czasu dziennie Pan poświęca na pracę i czy tak regularnie, codziennie od 8 do 16, czy raczej w zrywach spontanicznych? Znaczy powiem tak, to od 8 do 16 to byłby pewien taki niedościgniony ideał, ale no... A zazwyczaj jak odprowadzę dzieci i zrobię zakupy, to już się robi prawie 9. Piszę, dopóki dzieciory nie wrócą ze szkoły, bo jednak z dzieciorami w domu ciężko się pracuje. Potem jak dzieciory się położy spać, to jeszcze wieczorem siadam na godzinę, dwie. Także gdyby tak policzyć efektywny czas przepracowany w ciągu doby, no to wychodzi jakieś 6, może 8 godzin w okresach takich bardziej intensywnej pracy. Poza tym, no wiadomo, żeby coś sensownego napisać, trzeba najpierw mieć coś w głowie, więc czytam różne rzeczy i to czasem zaprocentuję, a najczęściej nie zaprocentuję. Poza tym, prawda, troluję w necie, co też zajmuje mi tam dziennie z pół godziny. Aczkolwiek wylali mnie z takiego portalu weryfikatory i mi nagle odkryłem, że mam znacznie więcej wolnego czasu, który przeznaczam na pracę. Powiedzmy, wynikła pewna scysja między mną a jednym moderatorem. O. Znaczy te scysje już wcześniej wynikały, tylko jakoś tak mi... Ja mu odpuszczałem, on mi odpuszczał, aż w końcu go potraktowałem tam takim trochę grubszym słowem i się dowiedziałem, że przekroczyłem ilość ostrzeżeń. Ładnie to mój jeden czytelnik, prawda, określił, że wylać, prawda, pana Pilipiuka z portalu weryfikatorium, to jakby ministrant wygonił kardynała z wiejskiego kościółka, coś takiego. Jak ja się poczułem, jak ja to przeczytałem. Mało kto mnie w życiu tak dowartościował, no ale to już powiedzmy sobie. W każdym razie
Napisanie książki to jest powiedzmy 1000 godzin roboty. Trzeba to napisać, trzeba to, co się napisało, parę razy przeczytać, wycyzelować. Taka, wiecie Państwo, praca autoredakcyjna zajmuje sporo czasu. Ja jeszcze w dodatku mam taką taktykę pracy dość dziwną, bo piszę, że na Frankensteina, to znaczy jak się na jakiejś scenie zatnę, ale wiem, co będzie dalej, to piszę, co było dalej. A potem książka jest już w zasadzie skończona, tylko brakuje połowy objętości, bo są te opuszczone sceny, które są czasem ważne, do których muszę wrócić, które muszę pouzupełniać, pozaklejać te dziury. No i tak powstaje takie puzzle, jakbym układał. W każdym razie liczę, że tak około 500 godzin zajmuje samo napisanie tych 500 000 znaków. No marna średnia wychodzi, 1000 znaków na godzinę. I kolejne 500 na właśnie te wszystkie poprawki, cyzelowanie. Człowiek czyta scenę i słyszy, że coś w niej zgrzyta. Poprawia, stwierdza, no, może ta na początku nie była taka zła. To już są te, wiecie Państwo, brudne korzenie pięknych kwiatów. Potem jeszcze książka wraca po redakcji, więc muszę przejrzeć wszystkie uwagi redaktora, napisać mu, z którymi się zgadzam, a z którymi się nie zgadzam. A już po korekcie nie wraca do mnie, bo jestem dysortografikiem i wiedzą, że to bezcelowo. Jeśli oni nie wyłapią, to ja już nie wyłapię i te wszystkie błędy, co się trafią, to już umywam ręce. Także tak wygląda ten tryb pracy. No a potem skład komputerowy na maszyny do drukarni, do księgarni. Nie wziąłem. Ale napisałem pomysł rozczochrona kochanka. Ze 3 lata myślałem, o czym może być taki opowiadanie o takim tytule i wymyśliłem. Czy będzie kontynuacja przygód Pawła Skórzeskiego i Roberta Sturma? Tak. Znaczy ja powiem, opowiadanie o Pawle Skórzeskim zasadniczo miało wejść do tomu Zły Las. Tylko tak go rozgrzebałem i w końcu mi się nie napisał. Ale pozostaje rozgrzebane, w związku z czym ja je dokończę i będzie w tomie 11. I w tomie 11 znajdzie się też ta scena, jak Robert Storm staje przed sądem, bo zrobił zadymę pod ambasadą Belgii. Ja to wrzuciłem kiedyś też i na fejsie się pojawiło, i pojawiło się nawet na moim blogu. I ludzie mnie pytają, no ale dlaczego tego nie ma w Złym Lesie? No nie ma, bo się nie skończyło. Ale będzie. Ja stosuję, wiecie Państwo, ścisły recykling, u mnie się niczego nie wyrzuca. Poprawię, skończę i będzie. Tak, 11 tom przygód bezjakubowych też będzie, myślę, że w nadchodzącym roku. Tam na końcu było chyba pierwsza ręka. Myślę, że się tego dowiemy z któregoś z kolejnych tomów Jakuba. Nie odpuszczam tematu, nie. Wcześniej jeszcze tam opiszę coś innego, ale mam na uwadze. Tam jeszcze było jedno pytanie, tak w połowie sali. Tak. Musi mieć dużo czasu, żeby patrzeć w telewizji. Znaczy powiem tak, sporo różnych takich dziwnych anegdot po prostu się jakoś tak zasłyszy, jak ludzie się zbiorą i gadają. Czytam różne dziwne głupoty, czytam stare gazety na przykład. Czasem to mnie do czegoś natchnie, najczęściej nie natchnie. Ale tam wszystko wrzucam sobie do mózgu, tam się robi taki kompost i czasem z niego coś tam się wykropli dołem. I
Powiem tak, że no źródła pomysłów są bardzo różne. Do napisania cyklu o wampirach z warszawskiej Pragi mnie zainspirowało to, że szedłem w Warszawie sobie koło gabloty w przejściu podziemnym, gdzie stały książki, patrząc co za książki, aha, Zmierzch, Szkoła Wampirów, Pamiętniki Wampirów i tak dalej. I tak odruchowo zacząłem je liczyć i było ich 36. 9 w rzędzie razy 4 rzędy. Jak szedłem dalej i tak mnie tknęło. Moda jest. A właściwie dlaczego ja z tej mody nie korzystam? Po czym zacząłem myśleć, co by tutaj napisać o wampirach, żeby tym, prawda? Fankom Zmierzchu taki zardzewiały gwóźdź w ich rozedrgane pluszowe serduszka. No i tak mi się pojawiła koncepcja, że napiszę o wampirach, które są biedne i głupie i słabe i nie są arystokracją. Jak już wymyśliłem, że wampiry będą prostymi robolami, to wpadłem na pomysł, czemu by nie osadzić fabuły za czasów komuny. Na jednym ogniu dwie piecze, nie dowalę i wampirom, i komuchom jednocześnie. To proste. Dalej zacząłem sobie notować potencjalne fabuły i okazało się, że jest to pomysł samograj. Wynotowałem tam około 40 potencjalnych pomysłów na opowiadania z wampirami. Oczywiście do realizacji poszła tam u mnie jak zwykle gdzieś 1/4, 1/5. Fajny był pomysł, wymyśliłem bohaterów, przez których mogłem opowiedzieć tą historię i ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że osiągnąłem całkiem niezły efekt. Mam jeszcze trochę tam pomysłów zapisanych takich gorszych, ale nie wiem. Albo je wymyślę dokładnie i kiedyś napiszę 4. tom, albo już zrecyklinguję je gdzie indziej. Także są to takie... Natomiast... Powiem, do napisania Oka Jelenia mnie zainspirowała rzeźba, która wisi w Gamle Brygen w Bergen, taki wyrzeźbiony z drewna jeleń. Wymyśliłem sobie, że coś może być ukryte, znaczy oczywiście sięgając głębiej, prawda. W dzieciństwie czytałem powieść Łozińskiego Oko proroka, bardzo fajną i bardzo ją lubię, gdzie tytułowym okiem proroka był diament, którego tam szukają bohaterowie przez większą część książki i wymyśliłem sobie, że oko jelenia też będzie kamieniem, a żeby nie było tak łatwo, to w kamieniu będzie wyrzeźbiona tajna pieczęć Ligi Hanzeatyckiej, że ta pieczęć będzie ukryta w tej rzeźbie w miejscu, gdzie zwierzę miało oko. I zacząłem to pisać, a potem się zmieniła koncepcja, dorana by o tym. A niemniej jednak ta pierwsza inspiracja to było zobaczenie tej starej rzeźby na ścianie starego kupieckiego domu i myśl, trzeba napisać coś o barwach. Momencik, tam było jakieś pytanie na samym końcu, tak. Wracając do kwestii wampirów, tutaj mnie pan natknął takim właśnie myślą, czy jest szansa, że może wampiry przejdą okres transformacji i pojawią się w naszych czasach współczesnych? Chyba nie. Znaczy, wracając do tych wampirów, panie, kto z państwa bywał na Pyrkonach regularnie, ale parę lat temu było tak, że był taki panel, tam między innymi siedział Łukasz Orbitowski i zastanawialiśmy się, jakby wyglądał wampir, prawda, w dzisiejszych czasach, czy był to wampir Japiszą, czy wampir Dresiarz raczej. I ja powiedziałem, oczywiście, że wampir Dresiarz, nawet byłby świetny tytuł, Dresula. I odgrażałem się oczywiście pół żartem, pół serio, że ja to kiedyś napiszę. I tak jakieś 2-3 lata minęły i się zorientowałem, zaraz, ale ja piszę właśnie o wampirach. Nie o dresiarzach wprawdzie, ale blisko. Też z warszawskiej Pragi. Także takie jakby czasem... Też no, parę lat temu było tak, że też na Pyrkonie, na panelu zgadało się jakoś tak o Konanie i doszliśmy tam wspólnie do wniosku, że już Konan już robił wszystko, skoro jest tam 80 tomów i w zasadzie już brakuje rzeczowników. Kim ten Konan nie był, bo i przemytnik, i pirat, i najemnik, i barbarzyńca i tak dalej. I ktoś rzucił, że nie było jeszcze, prawda, Konana intelektualisty. No ja wtedy powiedziałem, dobra, to ja napiszę, na kiedy. I też rzuciłem to pół żartem, pół serio, minęło trochę czasu i napisałem, prawda, Konana Destylatora.
No może nie do końca jest to Conan intelektualista, ale już blisko, blisko. Dobrze, poproszę, tu państwo byli chyba pierwsi. Pytanie, bo w tamtym roku była mowa o kontynuacji Oka Jelenia. Co jest w tym dalej robione? Coś jest z tym dalej robione, to znaczy byłem raz jeszcze w Wenecji, robiłem sobie research po weneckich muzeach. Między innymi odwiedziłem Muzeum Morskie w Arsenale Weneckim. Widziałem więzienie w Pałacu Dożów i parę innych miejsc, gdzie będzie się rozgrywała akcja przynajmniej pierwszego tomu albo pierwszych dwóch tomów. Będzie to kilku ksiąg osadzony w wieku XVI i zamierzam opisać, co robiła druga grupa poszukiwaczy, ta, której istnienia domyślali się bohaterowie opisani w pierwszych sześciu tomach tej części cyklu, którą państwo już znają. Pojawi się kilka postaci, które już państwo znają, aczkolwiek rzucimy trochę światło na inne ich losy. Te dwa wątki jak gdyby nie będą się ze sobą splatać, ale w pewien sposób będą interferować. Nie tylko przez wizyty Łasicy. Proszę. Nie, ale jak państwo przyjedziecie do Wojsławicy na Dni Wędrowycza, to mój kuzyn poczęstuje. No, przepis jest prosty, no, trzeba zrobić zacier i go przepędzić, a reszta to już jest kwestia talentu. Bo... Najgorsza książka, jaką przeczytałem? O, kurka wodna. Szczerze mówiąc, nie bardzo, znaczy ja pewnie przeczytałem takich dużo, tylko wyparłem z pamięci. Ciepło, ciepło. Myślę, że granica. Wydaje mi się, że powiem tak, no jak ja tą książkę brałem, wiedziałem, że to było napisane w XIX wieku, tytuł Granica. To ja byłem nastawiony, że to będzie powieść o jakichś przemytnikach, to co prawda... przez granicę, nie wiem, może między Galicją a Królestwem Polskim coś przerzucają, może, nie wiem, powstanie styczniowe, a może zwykły przemyt towarów, a tu dostałem niewydarzone romansidło. To było, powiem, jedno z większych rozczarowań płynących z lektur szkolnych. Taki dobry tytuł spaprać, no. A co u pana na półkach stoi, jakie książki? Znaczy, stoi multum różnych rzeczy. Jakieś podręczniki przemysłowe z XIX wieku, sporo książek z archeologii i historii sztuki, stoją książki mojej kochanej konkurencji, no bo trzeba czytać i wiedzieć, co tam knują Grzędowicz z Przekrztą. Powiem to w ten sposób, łatwiej byłoby chyba wymienić, co u mnie nie stoi. Znaczy w piwnicy na przykład mam Lenina, mam Marksa, mam Kim Irsena i rozmaitych innych socjalistów. To jest sztuka zdobyć dzieła Kim Irsena w Polsce i po polsku. Także takie cuda. Wspomnienia matki Jurija Gagarina miałem. Takie, wiecie państwo, miałem 4,5 tysiąca książek. Tak czasem jak staję przed tymi półkami i patrzę, to się sam zastanawiam, prawda, po co aż tyle. Kirył Bułyczow, Aleksander Green, współcześnie nam żyjących, Marek Kuberat, Jarosław Grzędowicz. To są te takie nazwiska, ta powiedzmy pierwsza czwórka. Ja mam takie pytanie na temat pana researchów właśnie, które pan robił. Mianowicie wiem, że pan nieraz jechał do innych krajów, żeby tam poznawać inspiracje do swoich książek, jak i też jakieś ciekawostki zdobywać. I moje pytanie brzmi, czy może pan powiedzieć chociażby jedną ciekawą historię, jaką pan miał, kiedy pan właśnie robił taki jakiś research w innym kraju, historię, którą dla nas zwykłych niearcheologów byłaby zrozumiała? Okej, okay, dobra. To ja powiem tak. Jechaliśmy sobie z ojcem do Bergen.
bo wiedziałem, że w Bergen jest dzielnica hanzeatycka i chciałem ją zobaczyć. Ja wtedy byłem już prawie magistrem archeologii. Wydałem pierwsze dwa tomy kontynuacji przygód pana samochodzika. Miałem kupę kasy, wziąłem ojca, pojechaliśmy sobie na 3 tygodnie włóczyć się po Norwegii. Więc jadąc do tego Bergen, siedzieliśmy w pociągu, znaczy obudziliśmy się, bo był już ranek, jechaliśmy całą noc z Oslo. Czytałem sobie przewodnik po mieście i zobaczyłem, że mają tam Muzeum Trondu. Trond mi się jako żywo wtedy z Norwegią nie kojarzył i stwierdziłem, no dobra, to muzeum. Pewnie wysyłali lekarzy gdzieś tam, prawda, do Afryki, tak jak Szwedzin, i oni leczyli, no i pewnie będzie muzeum o tym, jak leczy, i to sobie pójdziemy i obejrzymy. Tyle, że w przewodniku adres był źle wydrukowany. Poszliśmy przez miasto, doszliśmy we wskazany punkt, ale tam nie było Muzeum Trondu. Zawróciliśmy Kongsskargatan, która jest długa. Znaliśmy Biuro Informacji Turystycznej, wzięliśmy ich przewodnik i z niego się dowiedzieliśmy, że w sumie to byliśmy już niedaleko, tylko trzeba zawrócić i jeszcze raz tam pójść i kawałek dalej, parę domów dalej. No więc poszliśmy jeszcze raz i z tego łażenia po tym, prawda, między dzielnicą hanzeatycką a tym nieszczęsnym leprozorium 3 razy tam i z powrotem, mi się jakoś tak zrodziła taka idea napisać coś o kimś, kto, prawda, będzie miał pecha i się tym draństwem zarazi i kogo będą pod konwojem tą drogą prowadzili, którą ja przeszedłem. Potem pojechałem do, znaczy tak, obejrzeliśmy ekspozycję w muzeum, wzięliśmy sobie folderek nawet po niemiecku, bo tym językiem jako tako w miarę żeśmy władali. Obejrzałem pokoje dla chorych, obejrzałem rozmaite aparaty, których używano do badań, do produkcji leków, mikroskopy. Dobra. W Warszawie wtedy mieszkałem, pojechałem do Biblioteki Narodowej, wyciągnąłem sobie trochę monografii o chorobach tropikalnych, o historii medycyny, zacząłem grzebać. Wygrzebałem informacje na temat Gerharda Armauera Hansena, na temat jego ucznia Daniela Danielsena. Stwierdziłem, o rzesz, kurczę, żebym ja to przeczytał, zanim tam pojechałem, to bym wiedział o paru jeszcze rzeczach, na które warto byłoby zwrócić uwagę. No i stwierdziłem tak, początkowo ja chciałem w ogóle to ocenić w czasach hanzeatyckich, bo wtedy już mnie Hanza kręciła, ale jak poczytałem o tych, prawda, dwóch fajnych uczonych, to stwierdziłem, że nie, ja to zrobię pod koniec XIX wieku, no to musiałem jeszcze wymyślić kogoś, przez kogo opowiem tą historię, żeby nie były to dialogi między dwoma gośćmi, którzy wiedzą wszystko na ten temat, tylko wprowadziłem postać doktora Pawła Skórzewskiego, który jest Polakiem, przyjeżdża do Bergen po to, żeby uczyć się u najlepszych. Zresztą powiem tak, że goście byli nieprzeciętni. Daniel Danielsen badał trąd przez całe życie i doszedł do wniosku, że jest to choroba dziedziczna. Doszedł do tego wniosku po tym, jak 18 razy próbował zaszczepić trąd na sobie i 18 razy nie udało mu się samego zarazić. Twardy zawodnik, twardy. Ojej, 10 minut, dobra, streszczam się. Po latach pojechałem z żoną w podróż poślubną do Bergen. Taką, wiecie państwo, podróż poślubną z 8-letnim poślizgiem, bo wcześniej tak nie za bardzo było. Była okazja. Nie, przepraszam, z 11-letnim poślizgiem. Poszedłem sobie znowu do Muzeum Trondu, żeby sobie tam przypomnieć i kupiłem dla takiej znajomej monografię o tymże muzeum, o badaniach trądu w Bergen po angielsku. Ja sobie w pokoju hotelowym leżałem i trafiłem na zdjęcie uczestników konferencji leprologicznej na początku XX wieku i zacząłem tam paru takich gości w charakterystycznych takich rosyjskich wojskowych czapkach. Zacząłem się wczytywać, wyszło, że konferencja była duża, ściągnęła faktycznie lekarzy z całego świata, w tym z Rosji włącznie, i to mnie zainspirowało do napisania opowiadania Reputacja, która dzieje się znowu w Bergen 30 lat później. Także tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, ostatnie 5 ostatnich pytań i staram się odpowiedzieć szybko, żeby się wyrobić w tym czasie. Rejestrujemy pytających po kolei. Ta może od ściany pierwszy.
nikt nie złożył propozycji, ale niech dadzą 30 tysięcy z góry. Nie ma się. Na razie nic się nie kroi. Dobrze, tam było gdzieś pośrodku kolejne. Ja chciałbym wrócić do początku, kiedy mówił pan o jakichś swoich marzeniach i tym transfinans. o marzeniach, że kiedy miał pan 11 lat, wspomniał pan też, że o harem pan nie myślał. I moje pytanie brzmi, czy z tej perspektywy czasu, gdyby pan myślał już w wieku 11 lat o harem, to udałoby się to dzisiaj osiągnąć? Czy dzisiaj już było te harem? Powiem tak, no mam żonę, to by mi raczej nie pozwoliła na ten harem. Nie, wydaje mi się, że jestem raczej monogamistą. Ten harem to mi tak świtał bardziej, jak miałem tak 14-15 lat. Potem jakoś mi przeszło. Jestem tyle teściowych, po co? Mam jedną dobrą, wystarczy, mógłbym trafić znacznie gorzej, nie. Moje pytanie dotyczy serii Oko Jelenia, którego jestem wielkim fanem. Pytanie krótkie, czy rozpoczynając pierwszą książkę znał pan finał serii, bądź taki element tego finału? Gorzej, czy raczej przed pan głosem serca i na flow pan pokał? Zaczynając pisać, wymyśliłem trzy różne zakończenia. Znaczy zakładałem, że oni wrócą do naszych czasów. To jest ten pomysł, tak. Powiem tak, sobie zwierciadło w pierwszym zamyśle miało być trzytomowym cyklem, tylko zacząłem to sobie rozpisywać, stwierdziłem, że lepiej zrobić bardziej skondensowaną fabułę i zamknąć wszystko w jednym tomie. Ty będzie tworzył jakby zamkniętą całość, jest nietypowy dla tej serii, ale nadrobię to w kolejnym, jakby to powiedzieć, podcyklu. Dobrze. Ja mam pytanie o pana Roberta Storma. Czy jest jakaś szczególna przyczyna męczenia go tak, tą narzeczoną, do tego jeszcze panią akustyk? Nie, to takie odbicie moich tam pewnych doświadczeń życiowych z czasów studiów i błędnie ulokowanych myśli, nadziei, uczuć i tak dalej. Muszę powiem, ja naprawdę miałem fajną kolekcję znaczków, ludzie, ja mam błękitny przedruk ukraiński, tak zwane błękitne pokucie, no nadruk rumuński na znaczku ukraińskim. Rzadka rzecz, ciekawa rzecz, niezbyt droga, ale rzadka. Żadna nie chciała oglądać znaczków. Złośliwy zaczynał, złośliwy kończy. Dwa pytania. Pierwsze pytanie, może taka podpowiedź. Czy Jakub spotka się ze swoją teściową kiedyś? Z teściową nie, ale w tym zbiorze dowiemy się, jak to było z jego żoną. I drugie jeszcze pytanie. Nareszcie, tak. Bo pamiętam w zeszłym roku... Wiecie państwo, ile lat ja to wymyślałem i nie policzę. To może jeszcze teściowa też się gdzieś tam mimo wszystko zawinie w przyszłości. Nie, na szczęście nie. To jeszcze takie drugie pytanie, bo pamiętam z zeszłego roku była mowa na prelekcji o spotkaniu właśnie Roberta Storma z panią akustyk i młodszą sąsiadką. I to było jakoś też z panem powiązane, prawda? Nie, to nie aż tak było. To po prostu odwiedziłem, ta scena jest inspirowana faktycznie rzeczywistością, ale to wyglądało tak, że po prostu odwiedziła mnie koleżanka ze studiów, a 5 minut po tym, jak do mnie przyszła, to wpadła moja kumpela z liceum, która była akurat w okolicy, a strasznie jej się chciało sikać, więc prawda, spytała, czy może skorzystać z toalety, minęła mnie w pędzie, a potem się z tej toalety wyłoniła, stojąc oko w oko z tą moją koleżanką ze studiów, ale to i powiem, obie były swoim widokiem nawzajem niepomiernie zdziwione, aczkolwiek obie były po prostu moimi znajomymi, tutaj nie miałem żadnego, ani w stosunku do jednej, ani w stosunku do drugiej, żadnych głębszych planów, uczuć i tak dalej. Natomiast ta konsternacja, jak one się
zobaczymy, no bo ta, co wpadła do ubikacji, tamtej nie zauważyła, a ta zauważyła, że ta przecia i wpadła do ubikacji i tak była zaskoczona tym, że ktoś tak do mnie wtarguje do kibla po prostu. To powiem, przerobiłem tą scenę, teraz jest znacznie ładniejsza niż była w rzeczywistości. Podobnie jak wiecie Państwo, kiedyś taką historię usłyszałem od mojego czytelnika i też ją przerobiłem. Jest to ta scena, gdzie się praktykant gliniarczyk napił Jakubowego i Coca-Coli, którą Jakub próbował zrobić ze stonki. W oryginale była inna substancja, ale to też jest historia trochę z życia i trochę podrasowana. Czy będzie ciąg dalszy, Kuzynek? A, to jest dobre pytanie. Znaczy powiem tak, ja się nad tym piątym tomem zastanawiam i chodzi mi po głowie taka historia, ale wydaje mi się, że ona by się nadawała co najwyżej takie 40-50-stronicowe opowiadanko. Więc chyba nie ruszę, poczekam, aż mi się ulęgnie jakaś lepsza historia, może taś dojrzeje i się rozwinie, nie wiem, szczerze mówiąc. Historię o duchach, którą przepowiadałem na poprzednim Pyrkonie i na jeszcze poprzednim, zamierzam ruszyć na jesieni i napisać o trzech duchach. Ja mam pytanie nie dotyczące kontynuacji, tylko właśnie zaczęcia jakiejś nowej serii, wprowadzenia nowych bohaterów, może spróbowania nowych czasowych tutaj, nowego czasu, nie o czasach współczesnych, tylko może wcześniejszych. Czy są takie plany, albo może jakieś takie pomysły? Powiem tak, był taki plan. Miałem bardzo ambitny pomysł takiej powieści, w zasadzie szpiegowskiej, ale z pewnym elementem fantastycznym. Chciałem opisać przygody Aumaza Paczenki, pradziadka Tomasza Paczenki, który w latach 30. W młodości był kurierem carskim, a w latach 30. dostaje misję przeniknięcia do Związku Radzieckiego i wykonania niewykonalnego zadania. Ja to w zasadzie miałem już z grubsza zaplanowane, jak Putin był łaskaw zająć Krym i Donbas i po prostu jakoś resztki miłości do carskiej Rosji mi dziwnie opadły wtedy i stwierdziłem, że w sumie chyba nie chcę chwilowo pisać o ruskich. No i tak ten pomysł wisi. Dobra, kiwają mi tutaj, że koniec czasu. Zapraszam na autografy, jakby komuś się nasunęły jakieś pytania, proszę mnie łapać, jestem tu do niedzieli. Zapraszam na stoisko mojej fundacji, zaraz koło stoiska Fabryki Słów, będę tam siedział, też można o coś zapytać. Fajny kalendarz zrobiliśmy na cele charytatywne z obrazkami Andrzeja Łaskiego, także zapraszam.